Przemego Ziębała, wychowanek Zielonych Żarki, który poprzez Zagłębie Sosnowiec trafił do Widzewa. Dzisiaj jest na testach wytrzymałościowych w Górniku Zabrze. Jakie pierwsze wrażenia? No dobrze, no wykonaliśmy testy. Myślę, że wypadły nieźle. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość dalej. Górnik Zabrze to klub z tradycjami. Dla Ciebie, z czym Ci się kojarzy Górnik Zabrze? No na pewno kiedyś to był wielki klub, mam nadzieję, że też tak będzie i teraz. Wiadomo, buduje się stadion, myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. No ja osobiście, jeśli jestem już tu na testach, chciałbym zostać, zobaczymy jak ta sprawa dalej się potoczy. Nowy piękny stadion kusi, żeby kiedyś na nim zagrać. No tak, powstanie pewnie. Fajnie jest grać na nowych stadionach, dużo w Polsce tego powstaje, także fajnie by było, gdyby był i tu. W poprzednim sezonie miałeś bardzo udany występ przeciwko Górnikowi w meczu w Łodzi. Tak, tak. No jeden z lepszych meczów, które w Łodzi zagrałem w tej drugiej rundzie. Myślisz, że to przekonało trenera Adama Nawałkę, by dał Ci szansę w Zabrzu? No nie, to trzeba trenera pytać. Przyjechałem, spróbowałem testów wytrzymałościowych, zaproszono mnie. Zobaczymy, no, jak wypadną wyniki. Będziemy myśleć dalej. Miałeś bardzo udany sezon w Bogdance Łęczna. Wiosną wiele udanych występów. Jak właśnie oceniasz swoją grę w Bogdance w ostatniej rundzie? Wydaje mi się, że pokazałem tak naprawdę na co mnie stać, ale mówię, to jest pierwsza liga. Tak naprawdę wielki test to jest ekstraklasa i mieliśmy fajną ekipę do tego, żeby zrobić jakiś wynik. Udało się i to jest najważniejsze. Cieszy mnie to, co się stało, ale nie ma co tam teraz patrzeć w przeszłość, liczy się to, co teraz będzie. Ale w tej ekstraklasie ci się nie powiodło, można tak powiedzieć, wcześniej w Krakowie wylądowałeś ostatecznie w młodej ekstraklasie. Dlaczego? Dokładnie dlaczego. No, miałem kontuzję pół roku praktycznie bez piłki. No i trener Szatałow odsunął mnie do młodej ekstraklasy, żebym się odbudował. Później to jak się potoczyło w Krakowie, no to już jest przeszłość, nie ma co do tego wracać. Myślisz, że trener Nawałka Ci zaufa, dostaniesz szansę, podpiszesz kontrakt w Górniku? No, mam taką nadzieję, a jak się stanie, zobaczymy. Trener Nawałka jest bardzo dobrym trenerem. Można się od niego bardzo dużo nauczyć i fajnie by było trafić pod jego skrzydła. Rozumiem na koniec, że Górnik to jest klub, którym chciałbyś zagrać w nowym sezonie. Tak, Górnik to jest priorytetowy klub dla mnie. Mówię, to klub z tradycjami, jak powiedziałem. Jest tutaj trener, od którego można bardzo dużo się nauczyć.